Witajcie w kolejnej lekcji naszego multimedialnego kursu poświęconego programowi Propellerhead Reason 6. Dziś będziemy kontynuowali rozdział poświęcony efektom znajdującym się w programie. Ostatnio udało nam się zakończyć opis efektu echa, który był reprezentantem grupy efektów przestrzennych. Dziś wracamy do procesorów dynamiki, a konkretniej do zagadnienia filtrów. Dzięki nim możemy w charakterystyczny sposób wytłumić określoną częstotliwość. Ich działanie jest podobne do pojedynczego korektora. W filtry wyposażony jest praktycznie każdy wirtualny instrument. Za ich pomocą wycinamy niepotrzebne nam lub źle brzmiące częstotliwości. Reason posiada dwa oddzielne urządzenia zawierające takie opcje. Możemy przejść do praktyki. Najpierw jednak przygotujmy sobie nasz projekt. Dodajemy mikser i dowolny instrument. Ja zdecyduję się na samplowane brzmienie skrzypiec. Ok, teraz ustawiamy lokalizatory. Aktywujemy metronom i precant oraz ustawiamy tempo. Teraz zarejestrujmy przykładowe komunikaty. Gotowe. Wobec tego dodajemy sobie efekt o nazwie Alligator Gate. Od razu zajmijmy się jego panelem głównym. Jak sami widzicie, Alligator jest naprawdę bardzo rozbudowanym urządzeniem. Jest to rodzaj filtru, który jest podzielony na pasma. W efekcie jego producent uzyskał coś w rodzaju filtra pasmowego. Tutaj widzimy podział na trzy pasma. Jest to kolejno pasmo wysokie, średnie i niskie. W każdej chwili możemy wyciszyć dane pasmo, korzystając z tych diod. Najpierw jednak prześledźmy cały tor naszego sygnału. Zaczynamy w sekcji pattern, w której możemy nieco zmienić wybrzmienie samej melodii. Za pomocą takich opcji jak shuffle, pattern, rozdzielczość czy shift możemy osiągnąć naprawdę ciekawe rezultaty. Spójrzcie! Sygnał, który jest generowany tutaj, jest następnie dzielony właśnie na te trzy pasma. Odtwórzmy projekt i zerknijmy na diody. W chwili, kiedy dioda pali się na czerwono, dźwięk przechodzi przez nią bez filtracji. Możemy również skorzystać z tak zwanego triggera i sterować tym ręcznie. Zobaczcie. Podobne rozwiązania opisywaliśmy już w poprzedniej lekcji. Następnie sygnał podzielony na trzy pasma wędruje po całym tym torze zawierającym różne parametry, po czym łączy się w całość, co przedstawione jest za pomocą pokrętła głośności. Przyjrzyjmy się teraz bliżej opcjom dostępnym na samym torze sygnału. Są to kolejno wartość generatora LFO, częstotliwość, rezonans, wartość amount envelope, wartość driver mode, phaser, delay, panorama oraz głośność pojedynczego pasma. Jak sami widzicie, Alligator to tak naprawdę zbiór kilku efektów, dzięki którym możemy stworzyć naprawdę rewelacyjne i oryginalne melodie. Zobaczcie sami, jakie efekty daje nam manipulacja określonymi parametrami. Ok, niektóre z efektów, takie jak obwiednia, LFO,
filtr obwiedni, delay oraz fuzzer możemy skonfigurować ręcznie, korzystając z dolnej sekcji. Na koniec odsłuchajmy sobie, jakie efekty możemy uzyskać przy poprawnym skonfigurowaniu tego efektu. Niezłe, prawda? Ponieważ omówiliśmy już w zasadzie wszystkie opcje, jakie się tutaj znajdują, przejdźmy do drugiego urządzenia. Usuwamy aligatora, a w jego miejsce dodajemy efekt o nazwie ECV42. Jest to efekt, który znajduje się w Reasonie już od jego pierwszej wersji. Obsługa tego efektu jest dziecinnie prosta. Tutaj wybieramy częstotliwość, na której chcemy pracować. Następnie ustawiamy odpowiedni rezonans. To już w zasadzie wszystko. Posłuchajcie, jakie efekty możecie uzyskać. Ok, dodatkowymi opcjami widocznymi na panelu są takie parametry jak wartość amount obwiedni, velocity, a także podstawowe wartości określające dynamikę. Poza tym możemy również zdecydować się na jeden z trzech trybów działania tej maszyny. Posłuchajcie. Jak słyszycie, poszczególne tryby dość mocno różnią się od siebie. Tym samym udało nam się już omówić całe zagadnienie filtracji dźwięku. Sądzę, że od teraz potraficie już nie tylko odpowiednio filtrować zbędne częstotliwości, ale również tworzyć bardzo oryginalne pętle za pomocą efektu Alligator Gate. Tym samym zakończyliśmy już omawianie najważniejszych efektów dostępnych w Reasonie. Kolejna lekcja będzie pierwszą lekcją praktyczną, w której rozpoczniemy produkcję wspólnego utworu muzycznego od podstaw. Już teraz serdecznie zapraszam i do zobaczenia.